Kraków się dusi. To dzisiaj najbardziej zanieczyszczone miasto na świecie. Kraków najbardziej zanieczyszczonym miastem świata. Fatalna jakość powietrza. We wtorek, 14 grudnia, Kraków znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast świata. Stolica Małopolski wyprzedza miasta takie jak Lahore w Pakistanie i Dhaka w Bangladeszu. Z powodu smogu w Krakowie wprowadzono bezpłatną komunikację. Do północy w Krakowie obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza, poinformowało Centrum Zarządzania Kryzysowego. Z powodu smogu w mieście wprowadzono we wtorek bezpłatną komunikację. Obowiązuje ona także w gminach sąsiednich, które porozumiały się z Krakowem w sprawie wspólnego zapewniania transportu zbiorowego. Ograniczenie przebywania na zewnątrz osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza, m.in. dzieci, seniorzy, osoby z chorobami układu oddechowego, krążenia, z alergiami skóry i oczu, powinny unikać długotrwałego przebywania na zewnątrz, szczególnie ograniczyć wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni. Placówki oświatowe, przedszkola i szkoły, powinny ograniczyć przebywanie podopiecznych na zewnątrz. Według mapy zanieczyszczenia i stan powietrza o godzinie 7 rano w różnych punktach Krakowa był zły lub bardzo zły, na przykład na Aleja Krasińskiego stężenie pyłu PM10 wynosiło 230 mikrogramów na metr sześcienny, na ulica Ptaszyckiego minus 203 mikrogramy na metr sześcienny, na ulica Jasnogórskiej 164 mikrogramy na metr sześcienny, co oznacza przekroczenie dopuszczalnych dobowych wartości o 3-4 razy. We wtorek, 14 grudnia, Kraków znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast świata. Stolica Małopolski wyprzedza miasta takie jak Lahore w Pakistanie i Dhaka w Bangladeszu.